stwierdziliśmy, że nakręcimy krótkiego vloga. Antoś, powiedz hejka tutaj. Popatrz na mamę. Antoś patrzy na busy. No tutaj jest droga. O. Droga szybkiego ruchu jest. Koło nas więc ten ma różowy kask, bo kask jest pożyczony. Zresztą rower też jest pożyczony. Jeszcze żeśmy się tu rowera nie dorobili, ale myślimy, że to kwestia czasu. No nie, Antoś? I jedziemy na wycieczkę. Antoś pierwszy raz jedzie tak rowerem, tak? Podoba ci się? Podoba ci się, Antoś? Nie ma słów, by to opisać. W różowym kasku, Antoś, ale prawdziwy mężczyzna różu się nie boi. I jedziemy sobie. Zrób papa. Jedziemy w trasę. Dopłynęliśmy, dojechaliśmy na Lysa Kerbrygę. Daleko tu nie mamy. Ale zatrzymaliśmy się, bo odkąd tu przyjechaliśmy, jeszcze tu nie byliśmy. No nie, Antoś? No i pojedziemy sobie za chwilę dalej. O Jezu. Nie mam kondycji na rower. Pierwszy rower w tym sezonie. A nawet od dwóch sezonów. I przyjeżdżaliśmy, podjechaliśmy pod koniki. Taka atrakcja. Widzisz, jakie kucyki. Przyjechaliśmy pod koniki. Andrzej wziął, obejrzał sobie koniki, traktor i pojedziemy dalej. O, teraz mi się rower przewróci. Muszę go położyć. Widzicie, jaki konik? Cześć, koniku. Popatrz. O, konik mnie chce zjeść. Czemu mnie chcesz zjeść, koniku? Popatrz, jaki konik. Nie. Bo tam jest drugi. Konik. Nie. Czemu nie? Boisz się konika? Co? Nie. Nie bój się, popatrz. Ojejku, widzicie to? Antoś się boi, a on jest taki piękny. Pokaż się, pięknotku. No śliczny jesteś. Śliczny. Taki jesteś. Nie, Antoś się nie podoba. A drugi ci się podoba? Konik. Ojej, chodź. Koniki. Popatrzcie. Popatrzcie. To też jest taki malutki. Widzisz? I tam są. Tam. Nagra konika. Tak? Podobają ci się już koniki? Idziemy. I tak tu jest. I tak tu jest. Taka wiecie. Farma tu jest. Antoś, nie wchodź. Zobaczcie, co on robi. O. Konik zje. A to ja. Zajechano. Zobaczcie, jaka głupia, jaki plecak wzięła. Ale w ogóle polecam te plecaki. To jest mój bagaż podręczny na loty. Z Heli Hansen. Wstaniesz z tej ziemi? Czy lubisz się? Się chilluj. Dobra? Antoś się chilluje. Mama też. Antek ma cały czas chillout. Zresztą ja też, tylko wiecie, tu jest taki nierówny teren. Cały czas z górki, pod górkę, więc trochę się trzeba napedałować. Jeszcze mając z tyłu dziecko i plecak na plecach. Nie wiem, po co w ogóle brałam ten plecak. No ale wiecie, picie trzeba wziąć i tak dalej. Nas
następnym razem weźmiemy sobie taką torbę. Mam taką torbę, on błyska tam tylko picie, coś do jedzenia i nic więcej. Nie będziemy zabierać, bo ten plecak mam trochę za duży. A mam taki mały rower w domu, ale niestety go nie zabrałam. Będziemy musieli w czerwcu zabrać sobie ten, bo i tak kupimy sobie tu rower, tak? Był pożyczony. A sobie rower kupimy. Tak sobie posiedzimy. I pojedziemy tam i pojedziemy już z powrotem. Nie chcę za daleko jechać, bo potem może mi być ciężko wrócić, jak na pierwszy raz rowerem. A to już musisz zejść, bo autko jedzie. Zejdź na boczek. Więc tak, my będziemy odpoczywać jeszcze chwilę. Tam może Andrzej jakiś jogurcik i bo zabrała mu idziemy wracać. Malutki, Anto. Też się wystraszyłam. Mały konik tam płakał. No popatrz, jaki on jest malutki. To jest dzidziuś i zrobił... Zapłakał. No już. Przestraszyłam się też. Chciałam się przestraszyć i od razu tam płacze. Bo to jest taki malutki konik, wiesz? Coś go zabolało. I on tak zapiszczał. No, nie. Nie. Przestraszył się konia. Już jest dobrze. Ty, mały łobuzie, dlaczego nas tak przestraszyłeś? Powiesz nam? Niezainteresowany rozmową. Ten łobuz nas przestraszył. Jeszcze się do nas wypiął. Rzucimy coś jeszcze na ząbek. Antoś jej winogronek w ogóle bardzo dobry. Tak smakuje jak taki z ogrodu. Tylko, że jest taki większy. Ale bardzo fajny. No i kanapeczkę. Zjesz kanapeczkę czy winogronka? Kanapeczkę. Jest tak, że jemy i jedziemy, tak? Tradycyjny zestaw kawowy, czyli batonik i kawka w moim ulubionym kubku. Lubię ten kubek. Sprzątałam dzisiaj przed wyjściem. Antek potrafi zrobić bałagan w ciągu sekundy. To już wymiękam. Chyba nie będę sprzątać. Najlepszy był mąż kiedyś. Wziął, Antek rozsypał klocki i zabawki, w ogóle wszystko wywalił z torby. W ogóle muszę mu kupić jakieś pudełko na zabawki czy coś w tym stylu, ale nie mogę się w ogóle zabrać za to. I on wysypał to wszystko. I ja mówię mężowi, weź to ogarnij przed wyjściem. Ojciec co zrobił? Wziął mopa, tego płaskiego takiego. I tym mopem to wszystko na jedną kubkę i tak to zostawił. W sumie dobre podejście, też tak powinnam robić. No ale nie umiem, wolę to pozbierać wszystko za niego. Chłopaki poszły do piaskownicy. Wygoniłam ich wręcz z domu, żeby mieć chwilę spokoju, chwilę dla siebie. No, nie wiem, czy to się mężowi podobało. W ogóle tu jest złe światło, bo już jest wieczór.
jeszcze za oknem jest jasno. Ale tutaj nie mam w ogóle okna w kuchni, więc takie sztuczne, żółte, brzydkie, ohydne, światło. Zabieram się za to sprzątanie. Musiałam sobie podeprzeć rękę na mikrofalówce, bo mnie boli. Dobra. No to pa. Chłopaki jeszcze nie wróciły, więc coś ogarnę. I z kogutem będziemy się z wami żegnać, kończyć ten dzień. Ja w stylu dzisiaj na brudaskę rowerową. Jeszcze się nie ogarnęłam, jeszcze nic ze sobą nie zrobiłam. Ale skoro wyszli, także ja szybko skoczę pod prysznic, ogarnę się, żeby już być po prostu ogarniętą. Jak oni przyjdą, żebym mogła opompać Antka, żeby mogła go ogarnąć, żeby mąż mógł sobie odpocząć też po pracy. Bo w sumie przyszedł dzisiaj wcześniej z pracy. Myśmy jeszcze nie wrócili z rowerów, a on już do nas dzwonił, że on jest już w domu. To ja mówię, aha, fajnie. Nic na obiad nie przygotowane, ale dzisiaj było na wszystko spaghetti, także daliśmy radę, co nie, kogut? Daliśmy radę. Radę pięknego mamy przyjaciela, wisi sobie tu, jeżeli Antoś się nie bawi na oknie balkonowym, bo ja w ogóle stoję w oknie, w drzwiach balkonowych, żeby było trochę światła, bo już w mieszkaniu jest ciemno, już w mieszkaniu jest złe światło, więc czas zakończyć ten dzień, czas zakończyć tego vloga i czas, żebym się ogarnęła, bo nie jest dobrze. Jest dobrze. Włosy trzeba umyć i tak dalej, i tak dalej. Nie będę zanudzać. Także trzymajcie się cieplutko i do następnego vloga. Pewnie już niedługo. Pa, pa!